Halo, Mikuj. Siema, Backstone. Cześć, Byku. Fajny film, powiem ci, spoko go zrobiliście. Mam dla ciebie dobrą wiadomość ogólnie, bo wycofała się z publikacji tych starych czatów. Powiedziała, że... No przyznała mi się na... Napisze, że chce usunąć ten fragment z tej głosówki, bo ona powiedzmy przyznała się w końcu do tego, że ja nie byłem świadomy tego wieku i że ona wiedziała, że to są żarty i też mam nagranie, jak powiedziała, że mówiła w Ardendze, że stary, to było pisane na żarty, kurwa. I on to tu wiedział i to wrzucił, kurwa. Ja, spokojnie, stary. A ty nie myślałeś, żeby się wpierdolić w tego Wardęgę z tym? Muszę, stary, bo ja chuj, stary, jestem zajechany już tym wszystkim, ja już nie mam siły do tego, chuj. Ja tak ciężko mi było nagrać ten film z butą, że to się w pole nie mieści. Ja go nagrywałem, chuj, 6 godzin, stary. Kurde. Gdzie ja taki film normalnie bym pierdolnął w 20 minut. I żeby pokazać powagę tym ludziom i tak dalej, ja nie chcę być już, kurwa, tym pedofilem w oczach ludzi. Mikołaj, pomóż mi z tym, bo ja nie dam rady, kurwa. Stary, nie jesteś pedofilem. Ja o tym mówię otwarcie w filmie, że dostałeś po prostu nierównomiernie dostałeś zjebane za to. Ta dziewczyna mi się przyznała też w wiadomości ze mną, teraz na Discordzie, dosłownie chyba przedwczoraj, nie, wczoraj mi napisała, że mogła cię okłamywać z wiekiem w tamtym czasie. Tą głosówkę pokazałeś, jak cię też przyznałeś się do tego, że cię okłamywała, więc będę chciał to na pewno pokazać. Nie wiem, co tam masz w sprawie tego Wardęgi, to ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział, ale na twoim miejscu, no kurwa, tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on ja takie muszę, coś... Stary. Ja nie wiem, czy to czas na ofensywę, mówi Buddha, ale... Dziękuję, stary, za ten telefon, bo to mi też, kurwa, daje... Ten serce mi już musi trochę odpocząć, bo ja mam tak tęsto wyjebane, że coś, kurwa, ja kurwa cały czas ten, nie? Muszę to sprawdzać, nie? Nie, naprawdę, ten film jest dobry, w sensie podoba mi się, jest lepiej na pewno zrobiony, tak wyważony i tak dalej. Jeszcze bym się na pewno zastanowił przed tym, czy chcesz być taki pacyfistyczny, nie? W tym wszystkim, jak masz takie informacje też o, nie na wiem... Na pewno nie, stary. Na pewno muszę zrobić, bo Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że ty wiesz, ty, stary, zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz, o co chodzi, jakby, kurwa... zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to, co on robi, to jest, kurwa, destroyer jebany. Wiesz, o co chodzi? To jest niszczyciel kariery, kurwa, stary. I mojego życia przede wszystkim, stary. To jest nieludzkie, kurwa. Tak nie można. To nie jest, stary, drama na zasadzie, wiesz, że ktoś, kurwa, oskamował kogoś, stary, i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody. Tylko to jest taki zarzut, stary, że ja mogę, kurwa, wiesz... To jest zarzut, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie. To jest poważna sprawa. Ja, stary, nie chciałem o tym nawet wstawiać tak wcześnie filmu, nie? Ja potrzebuję więcej czasu na to wszystko, ja to muszę sprawdzać. Ja to rozumiem i wiesz, i my nawet z Buldą tutaj też dodaliśmy, że wiesz, że fajnie, że Konop jest taki, że mimo tak dużych, tak ciężkich zarzutów, jak, że wiesz, że no nie każdy dziennikarz chciałby gadać z potencjalnym pedofilem i słuchać, wiesz, jego drugiego, jakby drugiej strony, nie? A mimo wszystko... Z tobą udało się porozmawiać i w chuj ci dziękuję za to, stary. Jestem naprawdę mega dłużnikiem, bo to wiesz, to nawet nie jest żadna kwestia kolesiostwa, bo my się nawet nie mieliśmy jakichś takich bliskich relacji i tak dalej. No nigdy. A mimo to, wiesz, wysłuchałeś mnie i zachowałeś się w chuj w porządku dla mnie. Nie? Dobra, stary. Ja działam dalej z filmem, jutro go wrzucam, załączam tą twoją głosówkę z odcinka. Odetnę cię od tego pedofilu. Jak się da, kurwa, bo to jest skurwysyńskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora. I ten. I trzymaj się, nie? Trzymaj się, Mikołaj. Mega ci dziękuję, naprawdę. Dziękuję ci w chuj, nie? Bo to mi... jakieś światło w tunelu mi się pojawiło, stary, bo ja naprawdę, wiesz, gdybym był winny, nie? To już bym pewnie nawet
nie był w tej Polsce, stary, wiesz, tylko był, kurwa, starał się gdzieś uciec, a ja, stary, walczę o moje dobre imię po prostu, nie, już nawet nie myślę o tym, żeby walczyć o karierę, bo to będzie mi się w chuj ciężko odbudowywało, ale, kurwa, walczę po prostu, żeby móc sobie iść, kurwa, nie wiem, z psem na przykład na spacer gdzieś, gdzie, kurwa, lubiłem chodzić do parku na przykład, wiesz, i żeby mnie nie wytykała jakaś matka z dzieckiem, co widziała ten film Wardenki, nie, że uważaj na tego ziomka, co tam idzie na przedsem. To jest tak pojebane w ogóle, mam myśli, nie? Dobra, stary, ja lecę, działam i powodzonka. Siemano. Trzymaj się, Miki, cześć.